Chciałem Wam przedstawić naszego nowego zawodnika Erika Mulungi, a także pana Piotra Wasiewskiego, dobrze Wam znanego prezesa zarządu. O szczegółach związanych z kontraktem Erika opowie właśnie Państwu pan prezes. Bardzo proszę, panie prezesie. Dzień dobry. Szanowni Państwo. Ostatniej chwili opiekata sterowego. Wykonaliśmy wypożyczenia Erika z Emiratów Arabskich. Jest to zawodnik grający w pozycjach ofensywnych, mogący grać. Zdacie ten włączony jest. Przepraszam za to. Super. Dziękuję bardzo. Jest to zawodnik grający na pozycji ofensywnej, mogący grać zarówno jako napastnik, jak i zawodnik ofensywny albo skrzydłowy. Jest to dość uniwersalny, ale absolutnie o inklinacjach ofensywnych i dla nas, jako dla Śląska Wrocław, ma być uzupełnieniem, wzmocnieniem właśnie składu w ofensywie. Erik większość swojej kariery spędził we Francji. Jest reprezentantem Gabonu, zawodnikiem wielokrotnie występującym w swojej reprezentacji narodowej. Jest uczestnikiem Pucharu Narodów Afryki. W ostatnim okresie czasu zdecydował się właśnie na kontrakt w Emiratach Arabskich. I między innymi dlatego też trafił do Śląska Wrocław, ale to zakładam, że w drugiej części będziemy mogli tym powiedzieć. Wypożyczenie jest do końca obecnego sezonu. Takie były warunki klubu, które dopuszczały taki dość krótki okres czasu. Natomiast dla nas jest to o tyle ważne, bo Erik daje nam realną szansę na walkę o najwyższe cele zarówno w lidze, jak i bardzo dobre miejsce w Pucharach Europejskich. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Erik, teraz czas dla ciebie na przywitanie się za pośrednictwem mediów z wrocławskimi kibicami. Dzień dobry. Cieszę się, że mogę być z Państwem. I bardzo się cieszę, że trafiłem właśnie tutaj do Państwa, do Polski i że będę mógł grać w piłkę, bo to, co najbardziej lubię robić w życiu, to właśnie grać w piłkę nożną. Maintenant, par rapport à moi, j'ai un peu regardé le club. Comment ils sont, le club est situé, et l'année dernière le club était champion, et là je vois que le club est à 5 points de la première place, ce qui est encore jouable. Zanim przyjechałem tutaj, interesowałem się historią Śląska i widziałem, że Śląsk był mistrzem Polski. W tej chwili też ma bardzo duże szanse, żeby zeszłoroczny sukces powtórzyć. J'espère que par ma modeste personne, je vais apporter ma contribution pour pouvoir atteindre cet objectif du club. I mam nadzieję, że dzięki wkładowi mojej skromnej osoby też będę mógł się przyczynić do ponowienia tego sukcesu. Donc, do osiągnięcia tego celu. C'est plus pour ça que je suis venu jouer, j'ai envie de jouer, j'ai besoin de temps de jeu et j'ai eu ce magnifique club avec un beau terrain. Bon, j'ai parlé avec le coach, avec le président. Et j'espère pour moi que ça va très bien se passer ici pour relancer ma carrière. Także właśnie z tego powodu przede wszystkim przyjechałem do Wrocławia, żeby grać. Widziałem już ośrodek, widziałem stadion, miałem spotkanie z panem prezesem klubu. Wszystko mi się tutaj bardzo podoba. Par rapport à ça, maintenant, j'ai pas l'habitude de souvent parler à avance. Le monde, le peuple polonais, pour les journalistes, vous aurez l'opportunité, avec la grâce de Dieu, comme on dit, de pouvoir me voir évoluer sur le terrain et après juger de mes capacités. Także w miarę upływu czasu też będziecie na pewno Państwo mieli jeszcze okazję zobaczyć mnie, jak ćwiczę i będę miał jeszcze okazję też udzielić się wywiadów. To, co chciałbym w tej chwili Państwu przekazać. Dziękuję. Również bardzo dziękuję, Erik. Teraz chyba najmilszy moment dzisiejszego spotkania, czyli oficjalna prezentacja. Prezes Wasiewski wręczy Erikowi koszulkę, w której będzie występował w Śląsku Wrocław.
panowie, możecie spojrzeć tu. Tutaj poproszę. Można usiąść? Tak, wrócimy na w tą koszulkę. No. Jeśli panowie tak wyjrzeli koszulkę, żeby podanie ręki założyć. Ja na palcach stoję i nie widzę. Czego by to? Maciej. Maciek, hej. Maciej. Bardzo dziękujemy. Teraz zarówno Erik, jak i prezes Waśniewski są do Państwa dyspozycji. Czy macie jakieś pytania? Dariusz Łuciów, bardzo proszę. Ja mam pytanie do Pana Prezesa. Czy to pożyczenie zawiera opcję transferu definitywnego? Sklepia mi to pytanie, ale niestety nie. Andrzej Lewandowski, proszę bardzo. To może lekko na początek zacznijmy, powiedział, że Erik mu się tu bardzo podoba. Wszystko, czy pogoda też? Bon, j'ai commencé à jouer à Strasbourg pendant 6 ans, donc je connais qu'est-ce que c'est le froid et... Grałem już w Strasburgu przez 6 lat, także mam doświadczenie związane z pogodą i nie jestem zaskoczony. Jasne, to może teraz troszeczkę o tych jego kontuzjach, bo tam było chyba kolano i stopa. Jak to teraz wygląda ta sytuacja? Czy jest kompletnie wyleczony? Może żeby wyjaśnić? Nie miałem kontuzji ani w kolanie. Ostatnią kontuzję, którą miałem, to była kontuzja w udzie. Było to 6 tygodni temu i od 10. I od 10 dni już powtórnie rozpocząłem treningi, powróciłem do treningów, także to była mylna informacja, że kontuzja dotyczyła kolana. Ja też muszę, przepraszam panie doktorze, może rozwinę ten temat, tak? Bo rzeczywiście w ostatnim czasie, zaraz po tym jak zostali Państwo poinformowani, czy też dowiedzieli się Państwo, że Erik będzie zawodnikiem Śląska Wrocław, rozgorzało wielkie zamieszanie medialne na temat kontuzji gracza, na temat braku możliwości rozgrania w obecnym sezonie. Śląsk Wrocław naprawdę wykonał sporo pracy, jeżeli chodzi o przegląd tego zawodnika zarówno na rynku francuskim, jak i na rynku Emiratów Arabskich, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że istnieje możliwość wypuszczenia tego zawodnika. I rozmawialiśmy z trenerami, którzy go prowadzili. I muszą Państwo zrozumieć, że niektóre informacje medialne nie zawsze muszą być w pełni precyzyjne. I taka informacja rzeczywiście gdzieś w Emiratach Arabskich pojawiająca się o tym, że zawodnik nie będzie mógł rozegrać meczów w tym sezonie, dotyczyła kwestii formalnych, administracyjnych. Faktu, że zawodnik w związku z kontuzją został gdyby wyrejestrowany z klubu, na jego miejsce został zarejestrowany brazylijski zawodnik i to był główny powód, dla którego on nie mógł grać, natomiast nie kwestia jego stanu zdrowia. Natomiast zawodnik przeszedł we Wrocławiu kompleksowe badania medyczne, które rzeczywiście potwierdziły, że tak jak Erik wspomniał, miał kontuzję uda, po tej kontuzji nie ma większego śladu. Oczywiście ze względu na to, że ostatnie tygodnie, tydzień czy dwa zawodnik nie jest w treningu, bo podróżował między Emiratami a Francją i Polską, więc jest wprowadzany w treningi. Dzisiaj uczestniczył w pierwszym treningu razem z drużyną, jutro wiem, że będą pierwszy raz trenować razem na boisku i nie ma przeciwwskazań, żeby zawodnik nie mógł w najbliższym meczu zagrać, tym bardziej, że wczoraj wieczorem dostaliśmy potwierdzenie certyfikatu zawodnika. Proszę bardzo. Pytanie do
Erika, czy interesował się Polską Ligą, co wie o naszej Ekstraklasie, czy pytał może Daniela Wimboje, z którym grał w Strasburgu, o to, czy warto tutaj przyjść, czy warto tutaj grać. Bon, mais c'est vrai que j'ai déjà discuté avec lui. Bon, on se connaît, il me connaît depuis que je suis tout jeune. Quand je suis arrivé à Strasbourg, on a joué ensemble à Nice. To prawda, że znamy się z Lubojem od wielu lat. Razem graliśmy w Strasburgu i Nicei i wiele rozmawialiśmy na temat Polski i mojego tutaj przyjazdu i jego pobytu w Polsce. Bon, depuis que je suis arrivé, je n'ai pas encore eu le téléphone, mais il y a déjà. Je pense en juillet ou août, j'avais parlé avec le téléphone, bon, pour deux raisons, parce qu'on est amis quand même. To znaczy, w tej chwili, odkąd jestem w Polsce, jeszcze nie miałem okazji się z nim rozmawiać. Ostatnim czasy rozmawialiśmy jeszcze w lipcu, w sierpniu. Je savais pas que j'allais arriver ici en Pologne, mais bon, je savais que ça se passait bien pour lui. I wtedy jeszcze w lipcu i w sierpniu nie wiedziałem, że ja będę też grał w Polsce. Także na tamten czas dowiedziałem się tylko, że jest bardzo zadowolony, że wszystko u niego gra jest w porządku. Donc j'avais pas, mais je savais que bon, c'était un championnat européen et tout. Et il y a des joueurs polonais qui jouaient en France et tout ça. J'ai suivi l'Euro, donc je sais interesuje się dużo piłką nożną, mistrzostwami Europy. Wiem, jacy są zawodnicy. Polskich zawodników też znam, którzy grają za granicą, także jestem na bieżąco. W Niemczech też polscy zawodnicy występują. A kiedy i od kogo po raz pierwszy usłyszał, że istnieje możliwość grania w Polsce? Et quand tu as entendu de cette possibilité de travailler en Pologne, combien de temps t'as passé pour réfléchir de venir? Non, j'ai pas forcément réfléchi parce que j'ai regardé, on m'a avec mon avocat et tout, j'ai regardé le stade, un peu par rapport au club et j'étais intéressé parce que le stade c'est. C'est un beau stade et tout, et c'est par un ancien joueur polonais qui vit en France, et je pense qu'il va faire un peu se faire. To znaczy, długo się nie zastanawiałem, jak dowiedziałem się, że jest taka możliwość. Z moim adwokatem jeszcze pooglądaliśmy tutaj, jak wygląda stadion, jak wygląda ten klub i po prostu to mi się wszystko spodobało, także długo się nie zastanawiałem. Natomiast jeśli tutaj też przyczyniła się na pewno do tej decyzji osoba, która jest pochodzenia polskiego, która mieszka we Francji i która też mu poleciła przyjęcie tego kontraktu. Ja mam pytanie do Erika. Prezes powiedział, że może grać na każdej pozycji w ataku, zarówno jako wysunięty napastnik podwieszony i skrzydłowy. A na jakiej pozycji sam Erik się znajduje? Bon, mais déjà, c'est là où je me sens le mieux vivant pour marquer ou donner des buts, être décisif pour mon équipe. Maintenant, c'est la discussion avec le coach et j'ai la capacité à pouvoir jouer. To znaczy, ja najlepiej się czuję w środkowej pozycji ataku, natomiast równie dobrze mogę grać i po prawej, i po lewej stronie i tutaj decyzja będzie należała oczywiście do trenera. Czy ta polska osoba we Francji to był jakiś jego przyjaciel niezwiązany z futbolem? Czy jakiś piłkarz? Czy może pan gitar? Je suis en France, puis tu es aussi venu ici, c'est un footballeur, c'est quelqu'un lié avec le football. Oui, c'est un ancien footballeur polonais, mais parce que j'arrive pas à prononcer son nom. To jest dawny piłkarz polski, który mieszka teraz we Francji, tylko pan Erik po prostu nie potrafi powtórzyć jego nazwiska, ma zapisane. Po prostu trudno mi powtórzyć. Ma na pewno w komórce zapisane. Kuba Guder, proszę bardzo.
Ja również do pana Rika. Chciałem zapytać, no bo mówił już ostatnio o linie trenowej, jakby wracał do tego treningu po kontuzji. Będzie pan tutaj tylko 3 miesiące i jak dużo czasu będzie pan potrzebował, żeby wrócić do takiej kondycji, żeby spokojnie na boisku do 90 minut wybiegać w takiej formie kondycyjnej, 100%owej? C'est lente parce que bon, je me sens bien. J'ai discuté avec le coach. C'est le coach déjà quand il va me voir durant toute la semaine, il va décider s'il peut me prendre déjà ou pas. Mais bon. Après, moi, je suis à la disposition du coach, après c'est lui qui... Mais sinon, je sais que ça va être un peu difficile. Comme il dit, 90 minutes, ça va être compliqué, mais après, le coach, c'est un bon technicien, il va donc... Znaczy, ja czuję się dobrze i tutaj rozmawiałem z trenerem i decyzja jest taka, że przez pierwszy tydzień będę uczestniczył w treningu, trener będzie mnie obserwował i w zależności od jego decyzji wystąpię w meczu albo nie, tą decyzję pozostawiam trenerowi. Na pewno po tej dłuższej przerwie 90 minut całe to będzie trochę trudno, ale to myślę, że trener jest tak dobrym specjalistą, że to on podejmie właściwą decyzję. Jak by sam siebie ocenił jako piłkarza, swoje zalety, swoje wady? Czy to jest tam? Co jest najlepsze? Je sais que je suis rapide, jestem szybki, vite, je dribble, szybko biegam. J'ai marqué aussi quelques buts quand même, mais bon, je sais que mes points forts, c'est la vitesse, la puissance. I też strzeliłam kilka goli, ale wiem, że na pewno tą największą moją zaletą jest szybkość i wytrzymało. To znaczy ta potencjał takiej szybkościowy. I pourrais le voir quand je veux, pour voir, pour confirmer. I będzie pan mógł zobaczyć już, żeby to stwierdzić samym na własne oczy. Jak będzie grał. Macie państwo jeszcze jakieś pytania do Rika bądź do prezesa? Tak, ja jeszcze bym... Ile pociągów za dwa pytania? Jeszcze Andrzejku, tak, dobrze, proszę cię bardzo. Tak. Jak pierwsze wrażenie z szatni? Czy już pan rozmawiał z piłkarzami? Czy którykolwiek z piłkarzy potrafi się z panem porozumieć? Chyba tylko jeden zna francuski. Est-ce que quelqu'un a parlé déjà avec toi, si quelqu'un connaît français, peut se voir le monde connaît français. Oui, il y a un joueur qui est né. Ça, j'ai une très belle impression du vestiaire des joueurs. Bon, c'est le premier jour, je vois qu'il y a une belle ambiance. Mam bardzo dobre wrażenia związane z atmosferą, która panuje w szatni i z zawodnikami. Już byłem dwa razy w tej szatni i czuję się w niej dobrze. Jest miła atmosfera, jest muzyka. Jest... A czy Tak, jest rzeczywiście jeden zawodnik, który mówi po francusku i z nim bardzo długo rozmawiałem, a pozostałymi też mówią po angielsku, także tutaj używamy tego języka. Dobrze, i troszkę tak poza sportowe jaką kuchnię preferujecie? Czy już kiedy tu będąc jadał jakieś polskie potrawy, czy myśli jak się to wszystko? No na razie rosół polski spróbowałem, natomiast nie miałem jeszcze możliwości odkryć innych dań polskich, tradycyjnych. Yes.